Ja jestem przykładem tych zorganizowanych rodziców i dziadków, bo tutaj było takie wyzwanie do tego, żeby się organizować. Więc myśmy się zorganizowali 5 lat temu w Krakowie, natomiast w Polsce nasze stowarzyszenie istnieje od 2003 roku. Wszystko zaczęło się w Hiszpanii pod koniec lat 60. i to była reakcja na to, co się zdarzyło podczas rewolucji 68 roku, ponieważ okazało się, że no właśnie, rodzice tracą autorytet, państwo zawłaszcza sobie edukację, no więc padła taka propozycja, żeby jednak rodzice wzięli edukację w swoje ręce. No i jak padła propozycja, to znalazła się grupka rodziców w Hiszpanii, która wzięła edukację w swoje ręce, przede wszystkim wychowanie, i potem rozeszło się to do wielu krajów Europy i w naszym ogólnie rozumianym stowarzyszeniu jest około 2000 szkół albo 2000 zespołów szkolnych. I drodzy Państwo, to jest tak, że istnieje w Krakowie przedszkole, w którym na pewno nie będzie prowadzona edukacja seksualna i istnieją dwie szkoły. Jest to szkoła dla chłopców i szkoła dla dziewcząt. To też jest bardzo ciekawe, ponieważ no, prowadzimy tak zwaną edukację zróżnicowaną, czyli to jest po to, żeby chłopcy i dziewczęta jak najlepiej rozwijali się w, no właśnie w swojej także płci. Czyli żeby chłopcy wykorzystywali jak najlepiej to, co mają i żeby dziewczęta też wykorzystywały jak najlepiej to, co mają, w co są w pewnym sensie wyposażone. Ale uwaga, to nie znaczy, że dziewczęta szydełkują i przygotowują się do gotowania, a chłopcy będą politykami i będą rządzić. Wprost przeciwnie, burzymy stereotypy, czyli dziewczęta zajmują się komputerami, rozbierają komputery na części, no a chłopcy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład szyli i uczyli się naprawiać sobie spodnie, czy zacerować skarpetki. Czy zrobić zupę, bo tak może być. Rodzina tradycyjna to jest także rodzina, w której ojciec może gotować, prawda? To nie jest tak, że mama musi gotować, może gotować też ojciec. Ale tutaj chciałbym troszeczkę ostudzić optymizm, ponieważ no, padło hasło organizujmy się. I nawet tutaj takie słyszałem 90% jak pójdzie, nie pójdzie, drodzy Państwo. I to od razu chciałbym, żebyśmy zeszli na ziemię. Nie pójdzie 90%. Ponieważ sytuacja jest taka, że bardzo jesteśmy nasyceni pewnym podejściem, bardzo jesteśmy, no jak tam Pan tutaj podpowiada, skażeni pewnym podejściem do edukacji, do szkoły, do możliwości organizowania się. My istniejemy w Krakowie od 5 lat. Mamy w tej chwili 200 dzieci. Zaczęliśmy od 5 rodzin i w naszym przedszkolu przez rok było 5 dzieci. W drugim roku 28, w trzecim, czwartym, no to już przyrost był znaczący. Ale żeby znaleźć takie rodziny, które po pierwsze chcą się naprawdę zaangażować w wychowanie swoich dzieci, ponieważ my wychodzimy z założenia, że wychowanie jest ważniejsze od nauczania. I to jest założenie podstawowe, to znaczy najpierw wychowywać, a potem nauczać. Tak naprawdę to nauczamy przy okazji, a nasze szkoły są najlepsze, na przykład w Warszawie, są w pierwszej trójce, w pierwszej piątce najlepszych szkół w Warszawie. Ale zawsze wychowanie na początku, zawsze. Nigdy nie skoncentrujemy się przede wszystkim na nauczaniu, ponieważ no, widzimy, jakie są tego efekty. I teraz, jeżeli chcemy, żeby to wychowanie miało sens i szło w dobrym kierunku, to musimy mieć zaangażowane rodziny. Ponieważ szkoła nie jest po to, żeby rodzice wspierali szkołę w jej funkcjonowaniu, ale my zakładamy przedszkole i szkołę po to, żeby wspierać rodziców w wychowaniu dzieci. Ponieważ nie ulega żadnej wątpliwości, że pierwszymi wychowawcami są zawsze rodzice. I to jest też podstawa myślenia o edukacji, o wychowaniu. Czyli żadne państwo, żaden urzędnik nie wie lepiej nic o moich dzieciach, prawda? Ja znam swoje dzieci i ja jestem pierwszym wychowawcą swoich dzieci. Jeżeli przyjmiemy takie założenia, a takie przyjmujemy w naszej fundacji, no to jakoś to się zaczyna układać. Ale muszę Państwu powiedzieć, że te zaangażowane rodziny, one są, natomiast trzeba je wyłowić, trzeba zachęcić do tego, żeby przyszły. Trzeba je także trochę ośmielić, ponieważ czasem są tacy rodzice, którzy no, troszeczkę się obawiają takiego zaangażowania. No, nam się udało na razie zgromadzić 130-140 rodzin w Krakowie. W Polsce mamy około 1500 takich rodzin, może 1700 już, ponieważ nasze szkoły, nasze przedszkola istnieją w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach. No, mamy kilka takich ośrodków.
Natomiast no, nie jest tak łatwo, że dobre idee od razu pociągają tłumy. Prawda? Jesteśmy skażeni bezpłatną edukacją. Znaczy, oczywiście nie ma bezpłatnej edukacji, ponieważ każda edukacja jest płatna, prawda? To sobie musimy zdawać z tego sprawę. Tylko jak płatna? Z podatków, prawda? Więc mówienie o tym, że edukacja jest bezpłatna, to jest troszeczkę mitologizowanie sprawy i takie, no, jak pan doktor powiedział, iluzja pewna. No więc u nas oczywiście czesne jest, ale jest czesne, które negocjujemy z rodziną, ponieważ mamy rodziny, które są no, po prostu niezamożne i wtedy te rodziny płacą mniej, natomiast znajdujemy rodziny, które mają troszeczkę więcej pieniędzy i wtedy nam się to jakoś wyrównuje. Te rodziny bogatsze płacą więcej. Oczywiście nikt o tym nie wie, jak to jest w rzeczywistości oprócz dyrektora finansowego, ponieważ nie ujawniamy tych kwestii, ale proszę zobaczyć. Czyli rodzina, która będzie u nas płaciła 100 zł czesnego, może też do nas uczęszczać. To nie jest tak, bo jest takie właśnie mityczne myślenie, że szkoła płatna, to pewnie trzeba płacić 1000 zł, albo trzeba mieć złotą kartę, żeby do tej szkoły, prawda, posłać swoje dzieci. Nie, nie, nieprawda, nieprawda. Wychodzimy tylko z takiego założenia, że szkoła nie może być całkowicie bezpłatna. To znaczy nie mamy takich rodziców, którzy nic nie płacą. Nie ma takich, prawda, bo niestety jak się nic nie płaci, to troszeczkę się tego nie szanuje i widzimy to dookoła. Ale oczywiście ja mógłbym mówić dużo o tym naszym projekcie. Wydaje się, że projekt się rozwija. Jest tych dzieciaków coraz więcej. Tutaj pani zwróciła uwagę na to, że mamy mało świadomych rodziców. Do nas przychodzą właśnie tacy świadomi zagrożeń rodzice. Czyli oni widzą, że w tej edukacji publicznej niestety na razie jest niebezpiecznie. Na razie nie ma bezpieczeństwa aksjologicznego. Wobec tego wolą nie ryzykować i przychodzą do nas. My, można powiedzieć, w pewnym sensie zapewniamy takie aksjologiczne bezpieczeństwo, czyli, no tak jak powiedziałem, edukatorzy seksualni nagle nas nie zaatakują, tylnymi drzwiami do nas nie wejdą, prawda? Będziemy się przed nimi bronić, ponieważ uważamy, że edukację seksualną czy edukację do życia w rodzinie powinni prowadzić rodzice. Rodzice przy wsparciu oczywiście ekspertów czy szkoły i tak się to u nas dzieje. Pytanie, od kiedy prowadzić edukację seksualną? Jak najwcześniej. Ale, przepraszam, używam złego określenia. Oczywiście to nie jest edukacja seksualna, bo to się kojarzy z tymi najgorszymi rzeczami, ale od kiedy z dziećmi należy rozmawiać o płciowości? 5. rok życia? Znajomy ksiądz mówi, słuchaj, uważaj, bo jak w 6., 7. roku nie porozmawiasz ze swoim synem, to porozmawiają z nim jego koledzy, a to już będzie za późno wtedy. Oni mu wytłumaczą, na czym życie polega. Czyli rozmawiaj ze swoim dzieckiem jak najwcześniej. Ale kto ma to robić? No ojciec ze swoim synem albo matka ze swoimi córkami. A nie jakiś obcy człowiek będzie mówił o tych intymnych sprawach z moim dzieckiem, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, drodzy Państwo, no ja jestem oczywiście troszeczkę, podchodzę do tego projektu entuzjastycznie, więc mnie to bardzo cieszy. Nie jest tak łatwo, jakby się wydawało, ponieważ mamy swoje problemy, mamy różnych rodziców też, mamy takich rodziców, którzy bardzo dobrze rozumieją pewne kwestie, musimy też z innymi rodzicami ciężko pracować, żeby zrozumieli. Natomiast mamy taką bardzo dobrą metodę łączenia różnych osób wokół idei wychowania, ponieważ mamy tak zwany tutoring rodzinny, czyli mamy opiekunów rodziny, to są nauczyciele pracujący w szkole i ci nauczyciele mają za zadanie łączyć rodzinę i szkołę. Czyli to jest tak, że w naszym pokoju do rozmów spotyka się tutor z rodzicami dziecka i taka rozmowa trwa około 90 minut. O czym oni rozmawiają? No, o tym jednym dziecku. O planie wychowawczym dla tego dziecka na przyszłość. O tym, co od ostatniej rozmowy udało się zrobić. Jakie to dziecko ma problemy, z czym sobie nie radzi, a z czym sobie radzi bardzo dobrze. Tutor pyta też, z czym rodzice sobie nie radzą w domu, w czym szkoła mogłaby pomóc, jak sytuacja wygląda. I taka rozmowa, drodzy Państwo, o jednym dziecku trwa 90 minut. Nie ma u nas żadnych wywiadówek, gdzie siedzi 30 rodziców i pani mówi, że Jasiu rozbił szybę, tylko każdy rodzic, nie mówi, tak, każdy rodzic, a proszę zauważyć, że to jest tak. A dzieci w klasie i tak wiedzą, kto rozbił. Oczywiście. Tak. Natomiast na tej rozmowie oczywiście musi być i tata, i mama. Nie ma takiej możliwości, żeby przyszła tylko mama albo tylko ojciec na rozmowę, ponieważ i tata, i mama wychowują dziecko, a nie tylko mama jest odpowiedzialna za wychowanie dzieci. Więc to jest taka ciekawa idea. Wydaje mi się, że w Polsce nie ma drugiej takiej organizacji edukacyjnej, która stosuje tutoring wychowawczy.
ponieważ są takie organizmy, które stosują tak zwany tutoring dydaktyczny. To jest oczywiście z systemu anglosaskiego ten tutoring dydaktyczny zaczerpnięty, natomiast my mamy tutoring wychowawczy, czyli nam chodzi o przede wszystkim o wychowanie, ale oczywiście przy okazji o kwestie związane z nauczaniem. Więc oczywiście trzeba się organizować, ale myślę, że to jest metoda małych kroków. My od 5 lat te kroki robimy. Jestem szczęśliwym ojcem 5 synów i wszyscy moi synowie będą oczywiście uczęszczać do szkoły Wierchy, czyli do szkoły dla chłopców. W tej szkole uczą panowie, między innymi jednego z moich synów uczy 2-metrowy pan Grzegorz. Nie pani nauczycielka, tylko pan Grzegorz. Autorytet dla chłopca. 2-metrowiec, prawda? Fantastyczny mężczyzna. Nie drży przed chłopcami, nie boi się tego, że chłopcy się biją czy krzyczą, bo to jest w naturze chłopców. Rozumie tych chłopaków. Proszę zobaczyć, że w Krakowie, gdybyście państwo sprawdzili, w ilu szkołach uczą mężczyźni w nauczaniu początkowym, znajdziecie, myślę, że na palcach 2 dłoni możemy policzyć, ilu mężczyzn uczy w nauczaniu początkowym. W naszej szkole w nauczaniu początkowym uczy 3 mężczyzn i proszę mi wierzyć, mężczyzn. To są prawdziwi mężczyźni. Zapraszam do nas na otwarte lekcje. Proszę zobaczyć, jak takie lekcje wyglądają. I oni się nie wstydzą, że pracują z chłopcami w wieku 7, 8 i 9 lat. Bo to jest normalne. Ale proszę posłuchać, co ci chłopcy mówią o swoich nauczycielach. To jest bardzo interesujące. I oczywiście ja wiem, że chłopcy w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie kochają swoją panią. Bo to tak jest, prawda? Ale no właśnie, czy to na tym ma polegać, że chłopcy mają kochać swoją panią? Czy ta relacja powinna być troszeczkę inna? Oczywiście ja marzę o tym, żeby chłopcy też kochali naszych panów, prawda? W jak najlepszym sensie tego słowa. Ale oni są przede wszystkim autorytetami, prawda? I to jest to, o czym państwo mówiliście, że nauczyciel ma być autorytetem, ma pociągać przykładem swojego życia. Jeżeli to się wszystko układa, czyli mamy zaangażowanych rodziców, zaangażowanych nauczycieli, którzy zwracają uwagę na to, żeby być takim autorytetem dla dzieci i oprócz tego jeszcze zaangażowane środowisko, które stara się stworzyć dobre warunki, jest szansa na sukces. Ale małe kroki, ale małe kroki. W te 90% nie wierzę. Proszę bardzo.